Pracownicy poczty obawiają się masowych zwolnień. W skali kraju może być ich nawet 15 tysięcy. Związkowcy są pełni obaw, że zwolnienia mogą odbywać się kosztem małych rejonów pocztowych lub tych najbardziej oddalonych od centrali. Realizowana w przedsiębiorstwie Poczta Polska jest strategia i ta strategia przewiduje poszukiwanie środków na nowe inwestycje, na radzenie sobie z rynkiem konkurencji. Obawy nasze o tyle są zasadne, iż te oszczędności najłatwiej dzisiaj, i tak się wszędzie niestety odbywa, doszukiwać się tych oszczędności w środkach płacowych, w funduszu wynagrodzeń. Praktycznie w poczcie owe wynagrodzenia sięgać mogą nawet 90% kosztów utrzymania całego przedsiębiorstwa. Taki eksperyment na żywym organizmie Generalna Dyrekcja Poczty przeprowadziła w okręgu katowickim. Suwalscy pocztowcy obawiają się podobnych działań w naszym rejonie. Poczta to jedyna instytucja działająca na terenie granic dawnego województwa suwalskiego. Jest jeden okręg w kraju, jest to okręg katowicki, w którym w ramach programu pilotażowego zastosowano tak zwaną konsolidację i w tymże okręgu pracownice administracji kilku dziedzin, zwłaszcza osoby związane z księgą główną, a więc księgowość, a więc płace, służby kadrowe, w ramach konsolidacji z poszczególnych rejonów też właśnie stanowiska są komasowane w dyrekcji okręgu. W naszym przypadku, no gdyby tak miało, nie daj Boże się stać, byłoby to przenoszenie służb z Suwałk, Białegostoku, Łomży do Olsztyna. Tam zatrudnienie wzrosłoby automatycznie, natomiast tutaj owe komórki przestawałyby funkcjonować. W Rejonowym Urzędzie Poczty odbyła się bardzo burzliwa debata na temat co dalej. Przedstawiciel centrali zapewniał, że nie ma obaw o przyszłość rejonu suwalskiego. Mieliśmy przyjemność spotkania się z członkiem Rady Poczty. Poprosiliśmy załogę, by załoga usłyszała w sposób bezpośredni, jakie są założenia owej strategii. I padły zapewnienia, że nasz niepokój niekoniecznie musi być zasadny, przynajmniej na tą chwilę. Ale nie wiadomo, co się będzie działo dalej. Nie tak dawno, otwierając nową siedzibę Rejonowego Urzędu Poczty przy ulicy Pułaskiego, wicedyrektor generalny Poczty Polskiej Wiesław Klimaszewski obiecywał stabilizację. Głęboko wierzę, że wypowiedź dyrektora, zastępcy dyrektora generalnego przy otwarciu poczty w Suwałkach nie była tylko kurtuazyjną wypowiedzią ku pokrzepieniu serc. I że w istocie tak będzie. Niemniej są pewne niepokoje i my mówimy o nich dzisiaj, w momencie, kiedy one właściwie wychodzą na jaw, by nie chować głowy w piasek i też by próbować znaleźć jakiekolwiek środki zaradcze. Nie dzieje się to oczywiście i jestem przekonany, że nie będzie działo w żaden sposób z niekorzyścią dla mieszkańców naszego miasta, ani też regionu. Niemniej sami pracownicy takie lęki odczuwają, a jeśli pracownicy się martwią, to też szybko nasi klienci to zauważają i być może okaże się, że nasz listonosz czy przysłowiowa panina siedząca na okienku będzie smutniejsza i być może trudniej radząca sobie. Suwalscy pocztowcy są jednak bardzo ostrożni. Niedawno informowaliśmy o opóźnieniach w finansowaniu inwestycji sportowej. Na budowaną halę sportową dla pierwszego liceum ogólnokształcącego zabrakło w kasie marszałkowskiej pieniędzy. Urząd Marszałkowski współfinansujący inwestycje nie wycofuje się z przyznanych pieniędzy. Sam marszałek Janusz Krzyżewski, jak sam mówi, ma osobiste zobowiązania wobec akurat tej szkoły. To jest to moja szkoła, czyli z tego wynikają moje określone zobowiązania do szkoły, gdzie otrzymałem maturę, no dawno temu, ale to fakt. Natomiast dziwi mnie bardzo taka ocena, że zabrakło pieniędzy. Tych pieniędzy nie zabrakło, natomiast jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, czyli kwestia podziału środków, które zostały przeznaczone w wojewódzkim planie budowy bazy sportowej, czyli chodzi o podział środków na poszczególne lata realizacji tego obiektu. I tutaj z tego, co jest mi wiadomo, to ta inwestycja ma zapewnione finansowanie na poziomie 1/3 wartości kosztorysowej, czyli kwotą około 1 200 000 czy 1 300 000 złotych, z czego rok bieżący jest rzeczywiście skromny, bo to jest kwota bodajże 100 czy 200 tysięcy złotych. Pieniądze na realizację budowy hali sportowej w kasie marszałkowskiej znajdują się z pewnością, co marszałek Krzyżewski potwierdza z całą stanowczością.
Tutaj bodajże doszło do pewnej kolizji pomysłów z inwestorem, którym, przypomnę, jest Urząd Miasta, nie Urząd Marszałkowski. Ale nasze zobowiązanie i moje zobowiązanie w tej kwestii jest aktualne, czyli kwota obiecana, czyli 1/3 wartości zostanie na ten obiekt przeznaczona. Urząd Marszałkowski przewiduje uzyskanie dodatkowych środków na budowę obiektów sportowych jeszcze w tym roku. Pewnym jest, że wówczas pieniądze trafią natychmiast na konto Suwalskiej Inwestycji. Była szansa na sfinansowanie tego obiektu środkami kontraktu wojewódzkiego, no ale władze miasta miały w tej sprawie inny pogląd, ja to uszanowałem. Także kończąc, myślę, że ta inwestycja ma perspektywę finału, ma perspektywę zapewnienia współfinansowania środkami Urzędu Marszałkowskiego, także myślę, że jedyną kwestią, która nas może różnić w ocenie tego problemu z, no, chociażby z dyrekcją szkoły czy władzami miasta, to jest harmonogram zaangażowania środków zewnętrznych, czyli środków Urzędu Marszałkowskiego. A obiekt ma perspektywę współfinansowania, chciałem o tym zapewnić. Pieniądze będą, inwestycja jest pewna. Pozostaje tylko drobiazg, zgrać terminy finansowania. No i oczywiście o płatności przekonać wykonawcę. Przed zimą koniecznie trzeba budowlę zadaszyć i uzbroić w okna i drzwi. Nawet 70 zł dziennie można zarobić na zbiorze ziół. Każdego dnia do suwalskiego punktu skupu przychodzi ponad 50 osób. Mniszek, lipa czy porzeczka kilogramami trafiają do skupu przy ulicy Kolejowej. Zioła sprzedają zarówno 80, jak i 8-latkowie. Starsi bezrobotni, aby podreperować domowe budżety, a młodzi, by zarobić na wakacje. Na przykład dzisiaj 7 zł zarobiłam na razie. Za ile pracy kosztowało te 7 zł? Jak długo na to pracowała? No ja nie wiem, bo mama przed chwilą niedawno zbierała, ja tylko pomogłam. Jeszcze będę zbierać. Może chyba z godziny. Wprawdzie lipiec w pełni, ale dopiero od kilku dni mamy prawdziwie letnią pogodę. Deszczowa aura nie sprzyjała zbiorowi ziół, a synoptycy nie przewidują szczególnie ciepłego lata, więc szczyt sezonu będzie raczej krótki. Zarobek ze sprzedaży ziół jest uzależniony od ilości i gatunku zbieranej rośliny. Najdroższa i bardzo poszukiwana jest jasmota biała. 1 kg suszu tej rośliny kosztuje 100 zł. Za kilogram ziela bardziej pospolitego, jak lipa, wiązówka czy wierzbownica, można dostać zaledwie kilka złotych. Kto ma ochotę dorobić, niech więc rusza w poszukiwaniu leczniczej flory. Pielęgniarki i położne ze Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach obawiają się o dalszy los laboratorium i stacji dializ. Zarząd szpitala chce te placówki sprywatyzować. Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych uważa, że prywatyzacja oddziałów szpitala jest jeszcze przedwczesna. Stacja dializ i laboratorium to jedne z nielicznych komórek szpitala przynoszących zyski. W ocenie organizacji projekt uchwał proponowany na Radzie Społecznej w dniu 23 czerwca jest nie do zaakceptowania. Wyrażamy stanowczy sprzeciw przeciwko propozycji przejęcia funkcji stacji dializ i zakładu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii przez firmę zewnętrzną. Uważamy, iż sprzedaż, to jest oczywiście w cudzysłowie, poszczególnych komórek jest jeszcze przedwczesna, a odzyskanie takowych działów będzie w przyszłości bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Jak twierdzą przedstawicielki związku zawodowego, innego zdania niż dyrekcja szpitala są pracownicy oddziałów przymierzanych do prywatyzacji. Laboratorium i pracownicy w laboratorium twierdzą, że oczywiście ludzie są chętni do pracy i niekoniecznie chcą pracować dla obcego podmiotu, tylko chcą pracować dla szpitala, widząc niebezpieczeństwo przyszłości takie, że przy obecnym zadłużeniu, przy obecnych płatnościach, jakie szpital musi regulować i wiadomo, że się cały czas boryka z tym brakiem środków finansowych, może się zdarzyć sytuacja następująca. Za rok czy dwa nie będziemy mieli czym zapłacić za badania. Pozytywem jest to, że pracy przy takim manewrze zarządu szpitala nie straci nikt. W chwili obecnej są nawet braki w obsadzie stanowisk średniego personelu medycznego. Jest taki brak kadry w szpitalu, że pani pielęgniarka naczelna będzie nawet zadowolona, że będzie miała do dyspozycji dodatkowych kilku pracowników, żeby zabezpieczyć te dziury, które
powstają w tej chwili z uwagi na odchodzenie na wcześniejszą emeryturę, zasiłek przedemerytalny, czy życiowe sprawy typu urodzenie dziecka i wypadki, ewentualnie choroby. Zarząd szpitala jest świadomy, że nie mamy dobrych aparatów dializacyjnych wszystkich. Z tym, że powiem w ten sposób. Stanowisko związku zawodowego jest takie, żeby utrzymać co się da w szpitalu, jak długo się da, bo stracić jest bardzo prosto, a odzyskać to już jest niemożliwe. Jak twierdzi dyrektor szpitala Edward Mostowski, nie można dłużej generować długów, a Fundusz Zdrowia winien jest szpitalowi za wykonane usługi medyczne ponad 3,5 miliona złotych. Długo nie będzie stać szpitala na nowe sztuczne nerki czy inny sprzęt dla stacji dializ. Związki zawodowe działające w szpitalu także twierdzą, że zarząd jest między przysłowiowym młotem a kowadłem. Dmuchają jednak na zimne. Nagle wybuchł płomieniem nieuruchomiony telewizor. Spaliły się wszystkie urządzenia włączone do prądu. To nie film fantastyczny. Zdarzyło się to naprawdę przy ulicy Reja 54A. W dwóch mieszkaniach przy ulicy Reja 54A wszystko zaczęło się jak w dobrym horrorze. Płomienie z telewizora i smród palącej się instalacji elektrycznej. Po powrocie z pracy przychodzę. Sąsiadka stoi pod drzwiami i prawie płacze, no bo u niej tragedia się stała, ja nie wiedziałem, co w domu jest w ogóle. Wchodzę po przejściu otwarcia drzwi do mieszkania, a w ogóle mieszkanie w dymu. Po sprawdzeniu odbiorników, no nie w ogóle wszystkie odbiorniki zostały spalone, ale prawie wszystkie, w 80%. To znaczy, co się panu spaliło, niech pan powie? No, telewizor, magnetowid, komputer, pralka, mikrofalówka. Wszystko, co było podłączone, po prostu zostało spalone. Smród straszny w mieszkaniu. Nie wiem w ogóle, jak tu przetrwać w ogóle teraz i przenocować, przespać tę noc. Po prostu palił się telewizor. Palił się telewizor i nie wiedziałam z jakiego powodu. Najpierw poinformowałam serwis Sony, bo to telewizor był Sony, a za chwilę zorientowałam się, że nie działa także wieża i nie działają inne sprzęty. To też zadzwoniłam do spółdzielni mieszkaniowej. Być może niepotrzebnie poinformowałam, że się spaliło, dlatego że no, w sumie zdenerwowani wszyscy i brak reakcji żadnej. Informowana była spółdzielnia mieszkaniowa podróżnymi telefonami, gdzie właściwie śmiechy z nas urządzano, że może już cała klatka się pali, że to do nich właściwie nie należy, to może do zakładu energetycznego. Zakład energetyczny z kolei odpowiadał, że to spółdzielni mieszkaniowej sprawa. I tak właściwie od Jonasza do Kajfasza. Nie wiedzieliśmy, co z tym fantem zrobić. Sąsiadka dzwoniła, po prostu marna reakcja była w tym celu. Po prostu pozwoliłem ja przedzwonić do spółdzielni. No, przedzwoniłem do spółdzielni, no, odezwała się pani spółdzielni, że po prostu taka i taka zaistniała sprawa. Popalone odbiorniki w ogóle, żeby przyjść coś zrobić i stwierdzić, czy to jest wina w ogóle i z jakiego powodu to powstało. To w ogóle urządzono zostały śmiechami. Zaczęło dziać z chwilą, kiedy poinformowaliśmy o tym radio i telewizję. W tej chwili sprzęt już został odebrany do naprawy. Wszyscy są mili. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze zakończy. Razem z ekipami dziennikarskimi ruszyły ekipy remontowe i konserwatorskie. Sytuacja błyskawicznie została opanowana. Otrzymaliśmy lakoniczne zgłoszenie o braku prądu w dwóch mieszkaniach, 65 i 67, z zaznaczeniem, że wcześniej po prostu mrugało. Po wysłaniu elektryków okazało się, że awaria jest poważniejsza i stąd tu jesteśmy. Po prostu powstała awaria na zasilaniu tych dwóch mieszkań. Może tutaj już elektrykiem się podeprę, jak to się fachowo nazywa. Tu była wina instalacji, przestarzałej instalacji jest tutaj i... Czy to jakieś zwarcie międzyfazowe? To znaczy tam przepięcie było i tam... Przepięcie było, tak. I co, to poszedł za duży prąd, czy co to się stało? To znaczy było za duże napięcie, poszło na mieszkanie 380 V i dlatego trochę się popaliło urządzeń.
Koszty napraw sprzętu mogą okazać się duże, liczone nawet w tysiącach złotych. Gdyby mieszkania były ubezpieczone, to problem kosztów przejęłyby firmy ubezpieczeniowe. Kogo stać? Ja jestem na świadczeniu przedemerytalnym i ja mam 700 zł dochodów, także... A to dorobek mego życia, ten telewizor. I ja nie wiem, czy stać byłoby mnie na zakup drugiego. O nieszczęście nie trudno i takie jest życie. Gorzej z przychylnością ludzi, a takie życie być nie musi. Władze muszą zmniejszyć deficyt, więc podnoszą podatki. Aby uniknąć zjadliwej nawałnicy prasowej, nie podnoszą stawek procentowych, tylko likwidują ulgi. Mimo obietnic, że w miarę znikania ulg będą się zmniejszać stawki podatkowe, okazało się, że na znikaniu ulg plan rządowy się zakończył. O zmniejszeniu stawek rząd nie chce słyszeć. W roku bieżącym nie będzie można skorzystać z odliczenia wydatków poniesionych na kształcenie dzieci. Zniknie także, zniknęła w sumie już ulga na remont i modernizację budynku mieszkalnego bądź lokalu mieszkalnego. Z tym, że na zasadzie praw nabytych z tej ulgi będą mogli jeszcze korzystać podatnicy przez 2004 i 2005 rok, ponieważ ten okres możliwości korzystania z tej ulgi rozpoczął się w roku 2003. Mało tego, że będziemy płacić więcej, spędzimy też więcej czasu na wypełnianiu zeznań podatkowych. Może zdarzyć się taka sytuacja, że jeden podatnik będzie musiał za 2004 rok złożyć 3 zeznania podatkowe. Jeżeli uzyskiwał przychody na przykład ze stosunku pracy, będzie musiał złożyć PIT 37. Dodatkowo, jeżeli prowadził działalność gospodarczą, będzie musiał złożyć PIT 36L, jeżeli oczywiście wybrał to opodatkowanie w formie liniowej. No, jeżeli sprzedawał udziały w spółkach bądź papiery wartościowe, będzie dodatkowo musiał złożyć PIT 38. Wydaje się, że polskie władze poważnie potraktowały słowa kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera, że mamy za niskie podatki, co sprawia, że niemieccy przedsiębiorcy z powodu m.in. niższych kosztów pracy przenoszą swoje firmy za Odrę, powiększając bezrobocie w Niemczech i obniżając je u nas. Wszystko wskazuje na to, że niedługo przestaną to robić. 10% suwalskich przedsiębiorców rozliczyło się z podatku według nowej 19% stawki liniowej. Jest to nowa, prosta forma rozliczania się z fiskusem przez osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Te 10% to i tak dużo, twierdzi Urząd Skarbowy. Nowa forma rozliczania najczęściej przeraża, budząc liczne wątpliwości. Jak na pierwszy rok, to myślę, że to jest dosyć duża liczba podatników, ponieważ jest to nowa forma opodatkowania. Jeszcze nie wiadomo, czy to podatników będzie się kalkulować, czy taka forma opodatkowania, czy też nie. W związku z tym mogę powiedzieć, że to jest dosyć duża liczba. Jak donosi Ministerstwo Finansów, wpływy z podatków od firm w tym półroczu są dużo wyższe niż zakładano. Po części jest to zasługa podatku liniowego, który nieco zmniejszył szarą strefę, jak i wzrostu eksportu na zachód. Niewątpliwie wpływy wzrastają, natomiast myślę, że to jest kwestią koniunktury tej napędzonej przed podwyżką cen w związku z wejściem do Unii Europejskiej. Jak wiemy, firmy budowlane, budowlano-remontowe, firmy sprzedające sprzęt i materiały budowlane, tutaj obroty miały dosyć duże jeszcze pod koniec roku 2003 i przez pierwsze półrocze 2004. Niedawno uchwalona ustawa o swobodzie gospodarczej i pierwsze pozytywne zmiany w prawie podatkowym to kroki wprawdzie małe, ale w dobrą stronę. Polskim przedsiębiorcom potrzebna jest przede wszystkim zmiana uważanej przez wszystkich za złą ustawy VAT-owskiej i stabilizacja przepisów. Zmienia się wygląd kamienic w obrębie Starego Miasta. Nie jest to proces rewitalizacji, bo ten rozpocznie się w przyszłym roku. Odnawiane są fronty kamienic i porządkowane ich obejścia. Udało się ruszyć z remontami 20 kamienic. I w tym roku mamy odnowić, podkreślam jeszcze raz, odnowić fasady i bramy 20 kamienic. Z naszego rozpoznania wynika, że będziemy musieli zrobić nie 20, a 21, bo wtedy będzie miało jakiś sens. Plan, który pan prezydent zatwierdził, obejmował Kościuszki, ulicę Kościuszki od Widzierskiej do Warińskiego, wokół Parku Marii Konopnickiej, wokół Parku Konstytucji 3 Maja.
deszczowa aura wiosną i latem nieco przedłużyła realizację odnowy. Lecz nie tylko ona spowolniła prace remontowe. Na dzień dzisiejszy przedłużają się te remonty ze względu na aurę, jaką mamy. Mokra, wilgotna, nie zawsze można wysuszyć i odpowiednio pomalować. Niemniej jednak liczymy, że do końca sierpnia te prace zostaną zakończone poza jedną. Kościuszki 96. I tutaj konserwator zabytków uzgodniliśmy, że musimy wykonać dokumentację i w związku z tym to przedłuży się nam ta odnowa tej elewacji kamienicy. Na dzień dzisiejszy robimy w większości przypadków te kamienice, nawet na których są wspólnoty, udziałem gminy, gdzie mieszkańcy na dzień dzisiejszy nie ponoszą. Po to, żeby odnowić elewację i wewnątrz, tu gdzie są wspólnoty, a jest to Kościuszki 26, mogę na przykład adresy 18, 20, 26, 28, 26 nie będzie robiona, jest tam wspólnota, nie było uchwały i w tym roku ta kamienica nie weszła nam do planu remontu. Główny problem to wspólnoty mieszkańców. To twór, który pojawił się wraz z procesem wykupu mieszkań w budynkach komunalnych. Wspólnota jest to, wówczas powstaje w myśl ustawy, kiedy zostaje wykupiony przynajmniej jeden lokal mieszkalny. I tu, gdzie ludzie wykupili lokale mieszkalne, jeżeli chcemy robić części wspólne, a elewacja należy do takiej części wspólnej, tak samo jak wymiana dachu, ten właśnie właściciel musi partycypować w kosztach. Na przyszły rok już rozpoczęliśmy przygotowania, żeby wykonać odpowiednio dokumentację, przygotować wstępne kosztorysy i na wspólnotach, to znaczy do miesiąca marca, postaramy się zrobić plan szczegółowy odnowy kamienic. I niestety tu, gdzie mamy większość, to mogę już dzisiaj zapowiedzieć, że będziemy konsekwentnie zabiegać o to, żeby te elewacje były odnawiane, żeby rzeczywiście ulice, nasze ulice, przynajmniej wokół tych dwóch parków i ta główna ulica Kościuszki, zmieniły swój wygląd. Suwalski Deptak, ulica Chłodna, także bardzo szybko zmienia swoje oblicze. Niedługo zniknie tak zwana zielarka, niepasująca do zabudowy ulicy i blokująca wjazd do regionalnego ośrodka kultury i sztuki. Nie jest to zabytek według naszych informacji i w związku z tym zastanawialiśmy się nad tym, ze względu na to, że konstrukcja jest drewniana i nakłady byłyby ogromne. Myślimy, że dla racjonalnego zagospodarowania i placu przed Rocisem, bo są różne pomysły i po to, żeby uporządkować pewną rzecz, to albo trzeba zmienić elewację i nie tylko, bo i dach, albo ją rozebrać. I w najbliższych dniach będzie podjęta decyzja co do dalszych losów tego budynku. Inicjatywie odnowy budynków można tylko przyklasnąć, choć są pewne obawy, gdyż z niektórych bardzo niedawno remontowanych budynków już powoli obsypuje się świeżo położony tynk. Raczej nie wrócą już czasy, kiedy w Suwałkach można było zobaczyć kilkanaście jednocześnie pracujących dźwigów budowlanych. Na szczęście jednak po dłuższej zapaści odżywa w naszym mieście budownictwo mieszkaniowe. Bloki wznoszą Międzyzakładowa oraz Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa. Na osiedlu przy ulicy Szpitalnej Spółdzielnia Międzyzakładowa buduje składający się z trzech budynków blok w kształcie litery Z. Jesteśmy w połowie budowy, bo to jest budynek trzysegmentowy. Jeden segment oddaliśmy w maju tego roku. Tu się buduje środkowy, którego termin jest oddanie na kwiecień przyszłego roku. No jeszcze została jedna część, która dopiero z ziemi będzie wyłaziła, to jest na listopad przyszłego roku termin. W sumie blok będzie liczył 129 mieszkań, znajdzie się w nim także lokal usługowy. Wolnych jest jeszcze kilkanaście mieszkań, ludzie się już o nie dopytują. Przeznaczone są bowiem nie dla tych, których stać na mieszkania własnościowe, ale tylko na lokatorskie. To są mieszkania budowane przy wsparciu Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, czyli ci mieszkańcy, którzy tutaj zamieszkają na dzień dobry, płacą 30% wartości, a potem resztę spłacają w ramach spłacania czynszu i to jest ten kredyt, który spłacają, to jest na 30 lat. Także można powiedzieć, że na dobrą sprawę to finansowo to się mocno nie poczuje. Przykładowo mieszkanie 55 metrów, czynsz razem ze spłatą kredytu wynosi, zdaje się, że 480 zł. Także
prawie to jest porównywalne z normalnym mieszkaniem takim bez spłaty kredytu. Tutaj koszt metra kwadratowego wynosi 1430 zł. Większość to najpopularniejsze obecnie na rynku małe jedno-dwupokojowe mieszkania. Największe mają po 55 metrów. To nie koniec inwestycji planowanych przez międzyzakładową spółdzielnię. Przy szpitalnej należy do niej teren, na który można wznieść 3-4 budynki. Cały czas chcemy inwestować. No wszystko to jest związane tylko po prostu z popytem na mieszkania. Chodzi o to, że nie sztuka wybudować potem, żeby nie znaleźć nabywców. W związku z tym ostrożnie do tego podchodzimy, ale no zresztą nasza spółdzielnia już od kilkunastu lat bez przerwy coś buduje i myślę, że to się to nie zmieni. Na wzrost popytu na mieszkania i to własnościowe liczy Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa. Kilka lat temu na przetargu za 300 tysięcy złotych kupiła ona atrakcyjny, bo położony blisko centrum, blisko 4-hektarowy teren po dawnej jednostce wojskowej, ograniczony ulicami Świerkową, Modrzewiową i Jana Pawła II. Zaczyna na nim powstawać nowoczesne osiedle mieszkaniowe. Jesteśmy właśnie na budowie pierwszego budynku mieszkalnego, który rozpoczynamy w tym roku z efektem na czerwiec przyszłego roku. Osiedle zgodnie z przyjętą koncepcją będzie zawierało w sumie 350 mieszkań zlokalizowanych w 6 budynkach o różnej wielkości, 2 duże budynki ponad 90 mieszkań i 4 mniejsze około 50 mieszkań. W zależności od popytu będą tu też lokale usługowe oraz wbudowane garaże. Ciekawostką są wprowadzane nowe rozwiązania. Między innymi wcześniej rozprowadzane instalacje podłogowe, wszystkie leczniki na klatkach. To w zasadzie wszyscy inwestorzy tutaj suwalscy budujący mieszkania mają to poza sobą, bo wszędzie się tak buduje. Wprowadzamy jako pierwszy taką nowinkę w Suwałkach, że każde mieszkanie będzie miało indywidualny węzeł cieplny. Też będzie licznik na klatce, ale kto ile zużyje, prawda, ciepła i na podgrzanie wody, i na ogrzanie mieszkania, to będzie z tego indywidualnie rozliczony i na pewno to będzie sprawiedliwe rozliczenie i efektywne i na pewno tańsze. Na razie spółdzielnia ma pozwolenie na budowę 2 budynków. Pozostałe zacznie wznosić, kiedy zapełni ten pierwszy. Cena metra kwadratowego ustalona w wyniku przetargu wynosi 1660 zł. Już z VAT-em, ale bez wykończenia. Dla przykładu podam, że myśmy w tamtym roku przekazali do zasiedlenia w miesiącu wrześniu budynek mieszkalny w pełnym standardzie wykończeniowym za 1350. Tak mniej więcej VAT się odbił i plus ten podatek za ustanowienie tytułu prawnego na cenie mieszkań. Spółdzielnia ma już zawartych kilka umów zaliczkowych. Przyszli właściciele wybrali konkretne mieszkania i załatwiają kredyty na ich kupno. Kilka umów jest już zrealizowanych. Zakup mieszkań od 28 do 66 metrów kwadratowych powierzchni odbywa się w 4 kwartalnych ratach. Budowa całego osiedla zaplanowana została na 10 lat. Jeżeli będzie większy popyt, to ta inwestycja będzie szybciej zrealizowana, bo to wszystko zależy od tego, jak ludzie będą mogli finansowo to wytrzymać. A z drugiej strony inwestycja to jest w skali, to osiedle, te 350 mieszkań, to jest w skali 30 ponad milionów złotych brutto. Także to jest też możliwość zarobku firm, które tutaj będą budowały i ludzi, które będą pracowały, konkretnego zarobku, prawda, dla mieszkańców naszego miasta. Bo firma, która wygrała przetarg, to jest firma B-Kompleks Suwałk. I budujemy własnymi siłami, prawda, tutaj lokalnymi. Budownictwo uchodzi za motor całej gospodarki. Ożywienie w tej dziedzinie może oznaczać nadejście chociaż trochę lepszych czasów dla naszego miasta. Na szczęście nie dojdzie do zapowiadanego od najbliższej soboty zawieszenia 2 kursów pociągów do Białegostoku i z powrotem. Dyrekcja Przewozów Regionalnych Polskich Kolei Państwowych dogadała się z Urzędem Marszałkowskim. Decyzja o zawieszeniu 34 linii regionalnych na terenie całego województwa podlaskiego została wstrzymana. Nie odwołano jej zupełnie. Jak twierdzi dyrektor Zakładu Przewozów Regionalnych w Białymstoku Halina Kurzyna, do listy zawieszeń kursów nierentownych i tak z końcem sierpnia trzeba będzie wrócić. Realia finansowe zmuszają kolej do szukania oszczędności. Decyzja o wstrzymaniu kursów na niektórych liniach podejmowana będzie wspólnie z samorządowcami pod kierownictwem wicemarszałka Tylendy. Pewnym jest, że do 21 sierpnia wszystkie linie kolejowe w naszym województwie będą kursować bez zmian. Jest to ukłon w stronę urlopowiczów wracających do domu z letniego wypoczynku.
Z końcem tego roku wejdzie w życie nowy rozkład jazdy opracowany przez ekspertów z Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei. Niesie on w sobie wiele zmian oszczędnościowych i usprawniających działanie kolei, mówi dyrektor Kurzyna. Pociągi kursować będą w mniejszych składach, lecz szybciej i dokładniej. Czy rzeczywiście tak będzie? Czas pokaże. Niestety nie ma już Suwalczan w olimpijskim turnieju badmintona. Michał Łogosz i Robert Mateusiak, debliści SKB Litpol Malow po sensacyjnym i niespodziewanym wyeliminowaniu Indonezyjczyków mistrzów Azji w walce o ćwierćfinał nie sprostali Koreańczykom, brązowym medalistom igrzysk w Sydney. Zwycięstwo reprezentantów suwalskiego klubu w pierwszej rundzie docenili organizatorzy zawodów, którzy zmienili numer kortu i godzinę kolejnego spotkania Polaków. Tym samym sprawili, że znaleźli się oni w paśmie telewizyjnym. Dzięki temu ciekawie zapowiadający się mecz w poniedziałkowy wieczór można było oglądać na żywo. Doświadczeni 31- i 30-letni Koreańczycy Tae Kwon Ha i Kim Dong-moon, byli mistrzowie świata w Atenach rozstawieni z numerem trzecim, są jednymi z faworytów do wywalczenia złota. O 3-4 lata młodsi Polacy przystąpili do starcia z faworyzowanymi rywalami z wielką determinacją. Początek był dla naszych udany. Grając lotki nisko nad siatką zmusili utytułowanych przeciwników do defensywy i objęli prowadzenie 4-2. Potem był remis 5-5, ale od tego momentu Koreańczycy zaczęli udowadniać, że są zawodnikami z najwyższej światowej półki. Zdobyli 8 punktów z rzędu i pierwszego seta wygrali 15-9. Druga partia była wyrównana tylko w początkowych minutach. Kilkoma błyskotliwymi akcjami popisał się Robert Mateusiak. Później jednak nasi zawodnicy zaczęli popełniać niewymuszone błędy i Koreańczycy ze stanu 1-1 odskoczyli na 12-1. Wygrali tego seta do dwóch i cały mecz. Suwalczanom pozostało podziękować za doping kilkunastoosobowej grupie Polaków, wśród których była ich koleżanka klubowa Barbara Kulan. Podobnie jak 4 lata temu w Sydney, także w Atenach, Michał Łogosz i Robert Mateusiak zajęli miejsce od 9 do 16. Start na tych igrzyskach utwierdził naszych trzykrotnych z rzędu brązowych medalistów Mistrzostw Europy, że są w stanie wygrywać z najlepszymi. Jak najczęściej muszą tylko trenować i potykać się z zawodnikami ze ściślej czołówki światowej, a zwłaszcza z Azjatami. Kolejne igrzyska za 4 lata odbędą się wszak w Pekinie. Może tam nasi zawodnicy zdobędą wreszcie upragniony medal. Suwalszczyzna obfituje w wiele atrakcyjnych miejsc. Dojazd do niektórych z nich środkami komunikacji publicznej bywa czasami bardzo utrudniony. Ośrodki wypoczynkowe położone w starym folwarku nad Wigrami są w dni wolne, przy dobrej pogodzie, nie do zdobycia. Dojazd do nich to koszmar, jak mówią kierowcy PKS-ów. Droga jest dobra, nie? Utwardzona, asfaltowa, ale brak miejsc parkingowych. Tam w dni słoneczne, no to trzeba ciężko się dostać. Pozostawiane autobusy, no te autobusy, drogi pozostawiane, a w szczególności dni wolne od pracy. Tam koszmar jest przyjechać autobusem przez te drogi. Każdorazowo imprezy masowe zmuszają siły porządkowe do zwiększonych działań i koncentracji większej ilości patroli. To też nie jest rozwiązaniem problemu. To sama policja tego nie rozwiąże, brak miejsc parkingowych, nie? W szczególności, żeby to były miejsca bezpłatne. No i pewnie każdego stać zaparkować no i płacąc za te miejsce, nie tam na godzinę czy na dwie. Gmina, jak nas informował Dariusz Sawieliew, już myśli nad rozwiązaniem problemu parkingów i dróg dojazdowych w starym folwarku. Niestety nie uda się rozwiązać tego w tym sezonie. Jak grzyby po deszczu rosną na Suwalszczyźnie, w Warmii i Mazurach hotele i ośrodki turystyczne. Tylko nad Wigrami, pomimo wspaniałych warunków naturalnych, dzieje się naprawdę niewiele. Największe kłopoty ze swoim wspaniałym majątkiem turystycznym ma suwalski oddział PTTK, organizacji niegdyś prężnej, bogatej, dzisiaj biednej i może nawet nieco zapomnianej, choć nie poddającej się w działaniu. To jest kontynuacja pewnych tradycji, stąd zrodziła się idea w ogóle towarzystwa, najpierw Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, potem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i
tak w dalszym ciągu chcemy, by to było, czyli jest to organizacja zrzeszająca jakby ludzi o różnorodnych zainteresowaniach, od krajoznawców, a więc od tych, którzy generalnie poświęcają się badaniu historii, jakichś walorów przyrodniczych, naturalnych obszarów, ale też po tych, którzy czynnie próbują poznawać piękno kraju, piękno otaczającej przyrody, zabytki kultury w różny sposób, czy to na rowerze, czy pieszo, czy właśnie wędrując szlakami wodnymi. Ścieżek turystycznych nie ubywa, ale w dużym tempie przybywa żeglarzy i tych, którzy chcą wypocząć w miarę komfortowo nad jeziorami. Turystyka wodna na jeziorze Wigry jest ważna i zapewne będzie się rozwijała. Potrzeba jest więcej miejsc do żeglówek, ale także dla łódek, chociażby z tego powodu, że Stary Folwark jest miejscowością rozwijającą się. I według koncepcji, którą zaproponowałem już prawie 2 lata temu, jedynym sposobem na to, żeby pogodzić zapewnienie odpowiedniej bazy dla jednostek pływających, ale i także spełnić wymogi ochrony przyrody, jest zbudowanie we wsi Stary Folwark wewnętrznego portu. Tuż za ośrodkiem MOS-u jest kanał, który oczywiście trzeba poszerzyć, a na bagnach, tuż przy skraju wsi, za PTT-kiem, jakby w stronę na zachód patrząc, i pod samymi domami we wsi można zrobić wewnętrzny port, który spełniłby wszystkie potrzeby turystyczno-wodne tego miejsca. Co najważniejsze, mógłby spowodować utrzymanie bazy całorocznej, czyli także zaplecza technicznego, które dla jednostek są przecież potrzebne. Projekt taki z powodzeniem funkcjonuje w paru miejscach w Polsce. Najbliższy działa w Piaskach nad jeziorem Bełdany. Taki port i obsługa turystów to nowe miejsca pracy i jeszcze większa rzesza żeglarzy na Wigrach. Tylko takie rozwiązanie pozwoli wyłączyć z kolejnego zainwestowania linię brzegową jeziora. A my mamy tą linię brzegową ochronić, a nie ją zabudowywać. W związku z tym szansa na zapewnienie odpowiedniego jakości technicznej bazy dla sprzętu wodnego to jest port wewnętrzny, który wspólnymi siłami, samorządami zapewne dałoby się zrobić. Problem wodniaków, czyli żeglarzy i kajakarzy, zdawać by się mogło można rozwiązać. Jak twierdzą prezes Grabowski i dyrektor Szkiruć, życie wcześniej czy później wymusi takie rozwiązanie. Co jednak będzie z zabytkowymi i bardzo niszczącymi zabudowaniami PTT-ków w Starym Folwarku? Te budynki błagają o remont od lat, grożąc całkowitym rozpadem. Zabita deskami, grożąca zawaleniem ledwo, stoi stara, drewniana stanica. Budynek pseudo-hotelu też jest w tragicznym stanie. O projektach odbudowy mówi się od lat, lecz póki co tylko się mówi. Każdy inny inwestor dałby za to miejsce z widokiem na jezioro Wigry, na klasztor pokamedulski, z rozległą plażą, ogromne pieniądze i budowałby tu, oferując turystom komfortowy wypoczynek i piękno natury. To jest jak dotąd dla obiektu w Starym Folwarku tylko marzenie.